łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Troszeczkę delikatnie ciszej teraz, Asiu. Dziękuję, że mnie tak podgłośniło. Łaska i prawda stały się, zaistniały. Chciałbym, żebyśmy tę sesję poświęcili tematowi łaski. W takiej fundamentalnej, jakby jej przestrzeni. Łaska jest przeciwna prawu. To jest przeciwna rzecz. Odwrotna niż prawo. Prawo ma wymagania. Prawo wymaga. Ono płaci za coś. Ono staje w miejscu, które mówi do ciebie: dam ci życie, jeśli będziesz mnie przestrzegał. Zapłacę ci za to. Co robi łaska? W ogóle czym jest? Łaska jest niezasłużoną przychylnością Boga dla człowieka. Kiedy dotykamy tematu fundamentalnego prawa, czyli prawa z Synaju, tego co Bóg daje Żydom jako taki punkt kontaktu z Nim, dowiadujemy się o szeregu przepisów, zasad, reguł, które gdy człowiek spełnia, ma obietnicę, że będzie miał przychylność Boga. Czy to daje rezultat? To nie daje rezultatu. Ludzie starają się. Chcą, próbują, ale nie dają rady. Dlaczego nie dają rady? Bo stoi temu na drodze ich ułomność. Brak umiejętności, brak zdolności. Ciąkoty różnego rodzaju. Nie dają rady. Pytania padają, czemu Bóg zatem dał te prawo? Po co On je tym ludziom pokazał? Prawdę powiedziawszy, istniały dwa powody. Pierwszy powód był taki, żeby oni w ogóle przetrwali na chwilę. Tak jak wam mówiłem wcześniej, prawo daje możliwość przetrwania na chwilę. Ono daje możliwość przetrwania na chwilę. Bóg dał im prawo, aby oni przetrwali w systemie, który nie posiadał żadnego odnośnika do Boga. Lepiej było nie zabijać niż zabijać. Lepiej było nie kraść niż kraść. Lepiej było nie cudzołożyć niż cudzołożyć. W pewnym sensie, na krótkim odcinku czasu, prawo, które dał im Bóg, pomogło im nie zginąć. Z drugiej strony prawo miało im pokazać bardzo ważną kwestię. Otóż tą kwestią było to, że oni nie są w stanie w ten sposób być blisko Boga. Czemu Bóg znowu zastosował pewnego rodzaju metodę manipulacyjną? Bo to jest metoda manipulacyjna, tak jak z tym drzewem poznania dobra i zła w ogrodzie Eden. Ale wiecie, to co w rękach Boga jest prawe, w rękach człowieka może być totalnie niszczącą rzeczą. Coś, co nazywamy Bożą manipulacją, jest niczym innym jak swoistą nauką. A w przypadku drzewa poznania dobra i zła, które zostało w ogrodzie Eden zasadzone, niczym innym jak prawem wyboru. Ludzie musieli otrzymać możliwość wybrania. I on jako stwórca musiał stworzyć możliwość wybrania. No bo wiecie, jak jest z miłością. Trzeba ją wybrać. Tak?
jak nie istnieje prawo wyboru. Tak? Bo wiecie, dla nas dzisiaj, dla ludzi żyjących w obecnym czasie, prawo wyboru jest normą. Ciągle wybieramy. Ale kiedyś tak nie było, bo nie było niczego. Nie było ludzi, tak? Nie było też prawa wyboru. Więc kiedy Bóg stworzył ludzi, to też stworzył prawo wyboru, żeby ci ludzie mogli go wybrać. Bo miłość musi być wybrana. Miłości nie można narzucić. No. Różne rzeczy można narzucić człowiekowi, ale nie możesz kazać mu się kochać. Tak? No jak? Może być twoim niewolnikiem, ale nie możesz go zmusić do miłości. No i Bóg też nie mógł nigdy nikogo zmusić do miłości, więc dał im prawo wyboru. Niestety wybór polega na tym, że jedna strona jest pozytywna, druga negatywna i tak jest zawsze. A gorsza lub lepsza. Ludzie źle wybrali, popełnili błąd. Ale jednak ten system wyboru, on zawsze istniał od tamtej pory. I prawo stawiało ludzi w takim miejscu, w którym oni musieli sobie uświadomić, że oni po prostu nie są w stanie w żaden sposób sięgnąć za pomocą tego prawa do Boga. No, oczywiście wyszła z tego jedna wielka jatka, a przez lata to prawo zostało utrzymywane i wtłoczyło się potem w cały system praw, których dzisiaj jesteśmy ofiarami często. Natomiast u schyłku systemu prawnego przychodzi na świat Jezus. Boża odpowiedź dla ludzkości. Ostateczna Boża odpowiedź. Okazuje się, że człowiek nie jest w stanie samodzielnie uratować się od piekła. Źle wybiera. Nie umie wybierać. Jego natura jest zniszczona do tego stopnia, że nie jest w stanie podejmować prawidłowych, konstruktywnych decyzji. Jest skazany na porażkę. W zasadzie ludzkość jest do skreślenia. Trzeba ją skreślić. Skreślić. Wydaje to się dramatem, ale to jest coś takiego, jak jest się farmerem i ci się rozchoruje całe stado i już wyleczyć nie można, a masz jeszcze parę pomysłów na to, żeby dalej prowadzić farmę. Wiecie, co trzeba zrobić? Wybić wszystko i zacząć od nowa. Wybić i zacząć od nowa. No i ziemia, ludzkość stanęła przed takim losem. Ktoś powie, on nie miał prawa, żeby to robić. No okazuje się, że miał, bo to Stwórca. Stwórca. Ja nieraz powtarzam, że bardzo fajnie, kiedy my jako chrześcijanie w ogóle rozumiemy, że to Stwórca. To Stwórca. Jak Stwórca zrobi na przykład, nie wiem, garncarz zrobi garnek i mu się nie uda, no to go tłucze i robi drugi. Wielu też ludzie się zastanawia i mówi, no ale to jest Bóg, jemu się wszystko udaje. No tak, jeśli materiał dobry. Ale niestety on nie pracuje na materiale, tak, który jest materiałem jego natury, tylko pracuje na innym materiale. Rozumiecie, na jakim on materiale musi pracować? Tak. Na takim. W związku z tym, żeby można było uratować tą ludzkość, przychodzi sam na ziemię jako Jezus. Tak? Umiera na krzyżu jako przedstawiciel ludzkości. W duchowej rzeczywistości zachodzi potężna reakcja. Reakcja popularnie zwana odkupieniem. Ludzkość zostaje odkupiona za pomocą jej przedstawiciela. Doskonały, nieskalany grzechem człowiek, tak, bierze na siebie odpowiedzialność za całą ludzkość, która była, jest i będzie. Umiera na krzyżu i w ten sposób, w pewien mistyczny sposób, tak, jakby kończy problem Boga z człowiekiem. On go kończy.
Nikt tego do końca nie rozumie. Nie musicie się martwić, że też do końca nie rozumiecie. Zęby na tym zjedli teologowie, co zaszło w duchowej rzeczywistości w związku z tym zjawiskiem. Masa tez, masa informacji, można przyjąć jedną lub drugą. Ja przez lata przebadałem wszystko, co było możliwe i stoję dzisiaj w miejscu, że nie wiem. Nie wiem, co zaszło. Nie wiem, dlaczego trzeba było to zrobić. Rozumiecie? Nie wiem, bo ja znam wszystkie możliwe tezy na ten temat, ale nie wiem, dlaczego. Generalnie ludzkość zostaje odkupiona. Bóg przestaje mieć pretensje do człowieka. Człowiek przestaje być dla Boga problemem. Już nie jest problemem. Dlatego Słowo Boże mówi, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Ludzkość zostaje pojednana z Bogiem. I ten akt pojednania z Bogiem ludzkości bez udziału tej ludzkości nazywa się łaską. Czyli Bóg załatwił sprawę problemu ludzkości bez udziału ludzkości. On im to załatwił. To tak jak komuś coś idziesz załatwić. Jest ktoś, kto nie potrafi sobie poradzić w niczym. Rozumiesz? Totalnie nie potrafi sobie poradzić. I ty idziesz, załatwiasz coś za niego. Płacisz za niego, załatwiasz mu coś. Rozumiesz, o co chodzi? On nie może ci nic powiedzieć, rozumiesz? Nawet nie może ci zrekompensować nic. Rozumiecie? I to się nazywa łaska. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Podkreślam słowo niezasłużona. Bo ja będę mówić dzisiaj o dwóch aspektach łaski. I ten aspekt łaski jest aspektem podstawowym. Nic nie może spowodować w twoim myśleniu, tak, takiej przestrzeni, że możesz zasłużyć na przychylność Boga. Nikt i nic. W ogóle nic nie masz dla Boga. Teraz powiem kilka kwestii takich, które mogą być kujące. Jeżeli się będzie to kuło, to albo jesteś ranny, rozumiesz? Albo nie masz prawidłowo ułożonej jeszcze tego tematu łaski. Dla Boga człowiek jako taki samoistny człowiek nie posiada żadnej wartości. Żadnej. Poza Chrystusem ludzie byli skazani na utylizację. Rozumiecie to? Utylizacja. Totalne rozbicie na atomy. To nam groziło. Nie wiem, jakby to się stało, ale generalnie byśmy się zamienili w jedną wielką jakąś, nie wiem, dziurę w kosmosie. Zmiotłoby nas. Przestalibyśmy istnieć nawet w historii. Rozumiecie? Totalnie byśmy zniknęli. A więc Bóg nie przyszedł do wartościowego człowieka. Nie przyszedł do człowieka, który coś sobą prezentował, tylko przyszedł do kompletnego dna. Kompletne dno. Ja chcę ci pokazać dogłębnie łaskę. Bo w ludziach, i to jest kolejny problem u wielu chrześcijan, diabeł odnajduje takie wejście pod tytułem coś znaczysz. Rozumiesz? Bez zbawienia nic nie znaczysz. Nic. Bóg nie zbawił cię dlatego, że jesteś wartościowy, tylko dlatego, że jesteś bezwartościowy. Bóg nie zbawił cię dlatego, że coś znaczysz, tylko dlatego, że nic nie znaczysz. Bóg nie zbawił cię dlatego, że zasługujesz, tylko że nie zasługujesz. Bóg nie zbawił cię dlatego, że jesteś porządny, tylko dlatego, że jesteś przestępcą. Bóg nie zbawił
zbawił cię dlatego, że zrobiłeś jakąś rekompensatę za swoje życie, tylko dlatego, że olałeś rekompensatę i postanowiłeś nic nie robić. Bóg zbawił cię dlatego, rozumiesz, bo nie było w tobie nic dobrego, nic wartościowego. Byłeś popsuty do szpiku kości i nie nadawałeś się w ogóle do niczego. Dlatego cię zbawił. Rozumiesz, jakie to jest bezprawne? Rozumiesz, co to znaczy? To jest coś takiego, jak dać $1,000,000 komuś, kto jest totalnym w ogóle kretynem. A obok siedzi ktoś, kto jest w ogóle gościem, który jest ogarnięty i potrafiłby tym obrócić. Dać pieniądze takiemu kretynowi, a dać tamtemu. Kurczę, wariactwo. Więc Bóg zbawia człowieka, który się do niczego nie nadaje. Ja w ogóle myślę, że aniołowie to się za głowę trzymali. Po co to wszystko? Po co to? Toć to można spalić i nowe zrobić. Panie Boże, nieraz robiłeś. Wyobraź sobie, ja chciałbym podejść do tego w ten bardzo pragmatyczny sposób. To Bóg jest, wiesz, o co chodzi? Kosmosy tworzy. Kosmosy tworzy. Na co mu to takie? Co to jest w ogóle? Rozumiecie? To jest coś takiego, jak w ogóle sprzątasz piwnicę. Rozumiesz? Sprzątasz. I w ogóle patrzysz, leży kawałek rurki takiej. To jest ta rurka, taka rurka. Kolanko takie, wiesz, o co chodzi, takie. A mówisz, wyczyszczę. Na cholerę ci te kolanko. Jak w mrówce po 4,80 taki się schód. Teraz masz to czyścić. Papierek jeden, drugi, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi. Trzesz to czymś, wiesz. Skaleczyłeś się przy tym, krew się leje. Rurka. Potem wiesz, o co robisz? Otworzysz skrzynkę i tą w ogóle odnowioną rurkę włożysz, a tam jest 17 nowych. Ale tak położysz, o, mam. Ktoś zapyta, dlaczego to zrobiłeś? No nie? A ty w ogóle nie do końca umiesz odpowiedzieć. I to się nazywa miłość. Jakby ktoś mówi tak, ja słyszałem tyle tez, w ogóle dlaczego Bóg stworzył człowieka też, nie? Słyszałem, że był samotny, różne rzeczy słyszałem o Bogu, że jest Boga, to robił psychicznie chorego, normalnie człowieka. W ogóle obywatela tworek. Bóg samotny był, człowieka stworzył, bo Bóg samotny był, wiesz, o co chodzi. Jest Bóg, w ogóle czujesz, jest Bóg, siedzi sobie, o, samotny jestem, wiesz, stworzę sobie człowieka. Ty, szok! W ogóle, co to za historia, wiesz? Albo tam jakieś tam takie slogany, tam z miłości, w ogóle. Nie wiem, dlaczego nas stworzył. Ja, znając przyszłość, wiesz, o co chodzi? W życiu bym w taki interes nie wszedł. Wiesz, to jest w ogóle takie coś? Stwarzasz to, wiesz, że to coś zawali zaraz, a narobi takiego bydła, że nie pytaj. Trzeba będzie schodzić na ziemię, w ogóle wchodzić w to coś, przeżywać w ogóle, człowieku, to wszystko, to coś przeżywa. Umrzeć za to coś na krzyżu, iść do piekła, przez wiarę wyjść stamtąd, jako to coś. Wiesz, o co chodzi? Wyrzec się bóstwa jeszcze w tym wszystkim, człowieku. Co to w ogóle za interes? To się kupy nie trzyma. Rozumiecie? Dlatego święty znaczy dziwny, inny. A nie moralny, porządny, pamiętajcie, niech wam do głowy to nie przychodzi. Święty to nie jest moralny, porządny, dobry. Tylko inny, dziwny, oddzielony. O, to jest święty. On jest święty. Totalnie w ogóle myśli w inny sposób. I teraz on zbawia nas i to się nazywa łaska. Niezasłużona przychylność. Bogu nie możesz się podobać. Jak ja słyszę te teksty, mówię, musimy się podobać Bogu. Bogu się nie możesz podobać. W ogóle zapomnij, bo to jest prawo.
Taki uczynek sobie wymyślasz. Będę się teraz Bogu podobał, będę się modlił, chodził na nabożeństwa, będę służył, będę dawał dziesięcinę, będę się Bogu podobał. Bogu się nie możesz podobać. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. A powiedzieć ci, dlaczego się nie możesz Bogu podobać? Bo on cię nie widzi. A zaraz ci powiem, dlaczego cię nie widzi. Nie widzi cię, bo się brzydzi. To jest smutna prawda teologiczna. On Chrystusa widzi cały czas. 24 godziny na dobę. On jakby ciebie czy mnie zobaczył, to by się zwymiotował. Dlatego my się nadajemy do nieba tylko w Chrystusie. W ogóle ludzie to myślą w ogóle w innych kategoriach. Myślą w ogóle, że ty wpadasz, w ogóle siemasz Bozia. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, jestem, w ogóle wiesz, o co chodzi. Kaznodzieja z ziemi przyszedł. W ogóle to, to w ogóle... To, w ogóle rozumiesz? Takie coś mają ludzie w głowie. Wiesz. To... Taki człowiek, wiesz. Ja już nie poruszam tekstu, w którym mówi Paweł, że w nim wszyscy żyjemy i się poruszamy, że Bóg Boga nikt nigdy nie widział. W ogóle wiesz, o co chodzi? Nie, bo to jest niemożliwe. Tak? To w ogóle... To Chrystus, to w ogóle ten kawałek, wiesz, ten od... Taki kawałek, ta czułka Boga. O. To coś nas tutaj dotknęło, to coś nas wchłonęło i zaabsorbowało w siebie. Rozumiem, o co chodzi? A nie tam, że tu się popujasz się, wiesz, że się jeszcze przychodzi i się Bogu, on się Bogu podoba, weź on. Bo on do kościoła chodzi, bo on coś tam służy, bo coś tam robi. I tak go uczą jeszcze. Głoś Ewangelii, będziesz się Bogu podobał. Służ Panu. Pan chce, żebyś mu służył. Jak będzie nie widzi w ogóle? Rozumiem, o co chodzi. A to jest, bo łaska to jest mistrzostwo świata w ogóle. To jest coś takiego, że on totalnie w ogóle nie traktuje ciebie inaczej niż Chrystusa. Dla niego nie istniejesz ty jako ty. Rozumiesz mnie? To jest bardzo mistyczne też. Jednocześnie nie zatracasz swojej osobowości, ty jesteś jako człowiek i w niebie też będziesz jako człowiek, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to się w Chrystusie odbywa wszystko. Tak jakby w ogóle Chrystus to była taka bańka, w której ty jesteś, tak? Wiesz? I to jest w ogóle dla niego dopiero takie do wzięcia, nie? Bo to nie może tego wziąć tak pojedynczo, wiesz, nie? Łaska. Niezasłużona Boża przychylność. Ale dlaczego niezasłużona Boża przychylność? Nie dlatego, że ty fajny. Bo to niezasłużona. Czyli ty nie zasłużyłeś. Co to jest zasłużyć? Wykonać pewne działanie rozłożone w czasie na rzecz osiągnięcia celu przydatnego komuś. Rozumiesz? A to jest niezasłużona przychylność. Niezasłużona łaska. Co przede wszystkim musi zrobić chrześcijanin? Przestać się starać. O co? O cokolwiek. Najpierw. Oto fundament chrześcijaństwa. Starasz się? To przestań. To co mam nic nie robić? Nie, no rób co chcesz. No, zaraz będziemy mówili o tym dalej. Ale w sobie najpierw wyluzuj. Najpierw odpocznij. Jak byliśmy zagadką w Grecji ostatnio, To taką rzecz ujęło mnie to, że to jest kraj ludzi, którzy przede wszystkim odpoczywają. Oni najpierw odpoczywają i do tego mają resztę życia. Tak sobie myślałem, że to Paweł ich nie nauczył, jak tam przez tę Grecję szedł. Najpierw odpoczywają. Dla nich odpoczynek jest stylem życia.
że on musi odpocząć, prawda? Najpierw. On nie po czymś odpoczywa. On najpierw musi odpocząć. Najpierw. W Chrystusie Jezusie najpierw przestajemy się starać. Żeby nasze życie mogło osiągnąć sukces, żeby nasze życie mogło nabrać rozpędu w Bogu, to najpierw musimy przestać się starać. Przestać się starać dla człowieka, a przede wszystkim dla Polaka, to bardzo trudna sprawa. Ponieważ Polacy są jednym z najbardziej się martwiących się narodów na świecie. Jesteśmy mistrzami w tym. Zaczynamy do jednej z najgłupszych decyzji, jak nie znam. Natomiast to jest bardzo trudne. Jeszcze raz mówię, my się zradzamy w prawo. Rodzimy się na tej ziemi i automatycznie jesteśmy ładowani w systemy prawa. Małe, duże, różne, tak? Ucz się, bo jak nie to. Wiesz, o co chodzi? Zrób je to, jak nie to, tamto się stanie. To ci się stanie. Ciągle ja się dowiadywałem od małego, co mi się stanie. Nie mieliście tak? Ja od małego się dowiadam ciągle, co mi się stanie. Ubierz się, bo się przeziębisz. Tak mnie ubierali, tak mnie, posłuchaj teraz, jak działa prawo, tak mnie ubierali ciepło, że straciłem odporność organizmu w wieku lat 3. Ja do 3 lat byłem jedna wielka kula ubrania. Rozumiesz? Przyjemnie umarł na zapalenie płuc w szpitalu człowieku. Ja miałem zero odporności. Ja wychodziłem, każdy zarazek mnie od razu zatruwał. Ubierz się, bo rozumiesz, co mówię. Nie biegaj, bo się spocisz. Jak się spocisz, to się przeziębisz. Człowieku, całe życie tak. Nie biegaj, bo upadniesz. W ogóle nie biegaj. Wiesz, o co chodzi? Zostaw to, nie rusz. Całe życie. Jak zrobisz tak, to tak. Człowiek się rodzi w prawo. Rodzi się. I potem, jak ty się nawracasz do Jezusa, to wiesz, przed czym ty stajesz? Przed straszną informacją. Musisz przestać się starać, aby osiągnąć sukces. Musisz zacząć działać odwrotnie. Odwrotnie. Boże, jak tu działać odwrotnie? Naucz mnie. I to jest dobra modlitwa. Naucz mnie żyć w łasce. Duchu Święty, który jesteś we mnie, naucz mnie żyć w łasce. Naucz mnie żyć w łasce, bo ja człowiek prawa. Ja ciągle analizuję, układam, mówię, co mogę, a co nie mogę, co wyjdzie, a co nie wyjdzie. Ja w ogóle wszystko wiem o tym, co nie wyjdzie. Człowieku, człowiek tak dobrze wie, co nie wyjdzie, że szok. On ci tak dobrze opisze, dlaczego mu się to nie uda, że szok. Najpierw w stosunku do Boga niezasłużona przychylność. Niezasłużona przychylność. Posłuchaj. Chodzisz sobie z Bogiem i nie popełniasz grzechów. I Bóg mówi, jesteś w Chrystusie. Chodzisz sobie z Bogiem i popełniasz grzechy. Bóg mówi, jesteś w Chrystusie. Nie, nawet nie tyle robi. Cały czas tak. Ktoś powie, co ty gadasz? To jest pozwolenie na grzech. Jak kiedyś komuś powiedziałem, mówię, ja jestem za cienki, mówię w uszach, żeby ludziom na grzech pozwalać. Ludzie ze świetnie beze mnie grzeszą. Jaki jest sposób, żeby w życiu grzech odpadał z naszych dusz? Wiecie jaki? W ogóle nie uważać, że to coś ważnego. Czy chrześcijanin grzeszy, czy nie grzeszy, i tak go Bóg nie widzi. Ani mu się nie możesz podobać, ani mu się nie możesz nie podobać. Bo jesteś w kim? Chrystusie. Szok. Ktoś powie, tu mamy grzech.
grzeszyć? Ja mówię, nie, no przecież diabeł cię zezle, jak będziesz grzeszył. No, bądź mądry, przecież chodzisz po ziemi, człowieku. Mamy tutaj na tej ziemi taką mętę społeczną, która się nazywa popularnie szatanem i jest bo ekipa jego współpracowników. I one zajmują się czym? Tym, tak, żeby żerować na nas. Co żre diabeł i demony? Nas! Jak Bóg przeklął diabła, to powiedział tak, po ziemi będziesz pełzał i prochem żywił się będziesz. A człowiek jest zrobiony z czego? Z prochu ziemi. Jego psychofizyczność jest z prochu ziemi. Co żre diabeł ludzi? Kiedy? Kiedy ma tam wejście. Jak się nazywa to wejście? Grzech. Greckie słowo harmatia, czyli błąd. Chrześcijanie popełniający błędy różnego rodzaju, tak? Robi w swoim życiu luki dla diabła. Jednak w ogóle to nie wpływa na jego relacje z Bogiem. Bo Bóg obdarzył człowieka łaską, czyli niezasłużoną przychylnością. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. I teraz, w jaki sposób można wychodzić z różnych grzechów, czyli patologii życiowych. Przede wszystkim przez to, że przestajemy się obawiać, że się nie podobamy Bogu. Najpierw trzeba zrozumieć, że czy grzeszę, czy nie grzeszę, tak? I tak jestem w Chrystusie i dla Boga nie ma to żadnego znaczenia. I to nadaje nam siłę, tak? Aby przeciwstawić się różnym formom błędów w naszym życiu. Bo już jak wiemy, że Bóg po naszej stronie, rozumiem o to chodzi, to ja śmiało mogę przestać robić różne rzeczy. Mam siłę do tego. Już wiem, że Bóg po mojej stronie. Że nie czeka nade mną z jakąś palą za to, że popełniłem błąd. Już jest spoko. A więc już się nie zajmuję w temacie grzechu Bogiem. Tylko czym się zajmuję? Sobą i patrzę, jak diabeł ma nie wejść. I już jest prosto, tak? I już jest łatwo. Już nie patrzę w niebo i nie mówię, zmiłuj się nade mną. Posłuchaj mnie. Jak przepraszasz Boga za grzech, rozumiesz? To nie robisz tego dla Niego, tylko dla siebie. To takie psychologiczne. Przepraszam Cię, Panie, że upadłem. To dla Ciebie, dla Twojej Pańki. Bo Jego to nie obchodzi. Od strony teologicznej nie przepraszamy Boga za nasze grzechy, bo Chrystus umarł za nasze grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I finito. To za to tu przepraszam. Wiesz, po co mówisz, ty przepraszam? Bo to dobrze, jak Pania słyszy. Życie i śmierć jest w mocy języka. Tak, ty klękasz, mówisz, ojcze, przepraszam cię za moje grzechy, to ci się robi tak lepiej. W ten sposób powstał konfesjonał w Kościele katolickim. Rozumiesz? Idzie się do konfesjonału, mówi się grzechy, wychodzi się jakim? Lżejszym. Tak? Stułek smokniesz i się lepiej czujesz. To jest myk psychologiczny. To nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Możesz pasek też smoknąć, też ci będzie lżej, możesz się wyspowiadać Norbertowi. Będzie to samo. Będzie ci lżej, dlatego jest wyjątkowo napisane, wyznawajcie grzechy jednym drugim. Wiele o to chodzi. Wiesz, ty tam wyznasz bratu grzechy, nie chcesz mieć taki, wiesz, klimacik, a w kościele przez kratkę mu wyznasz. Może nie się w porządku i się czujesz lepiej psychicznie, tak? Ale nie mieszaj w to Boga na litość boską, no. Bo Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojedna. Raz na zawsze Chrystus umarł. Bóg nie widzi, kiedy dobrze czynisz, i Bóg nie widzi, kiedy źle czynisz, bo Bóg widzi Chrystusa tylko. I Bóg rozmawia tylko z Chrystusem. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest taki numer. Ojciec szepcze Synowi, Syn Duchowi Świętemu, Duch Święty Twojemu Duchowi, a Twój Duch do duszy się dopija. Na tym polega między jakby cały ten układ słuchania Boga. Jakby tak rozłożył na części pierwsze. Wtedy ludzie mówią, ale Bóg mi powiedział, no ale nie wiesz, jak to doszło. Tak?
Łaska to niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Rozumiesz? Normalny chrześcijanin nie boi się Boga. Nie ma przed Nim żadnych lęków. Czy leży, czy stoi, co mówi słowo, Pański jest. Amen? Amen. Tak napisano? Czy leży, czy stoi? Grzech nie ma żadnego problemu dla Boga. I twój dobry uczynek też nie ma żadnego znaczenia dla Niego. A więc ani, chodząc w łasce, ani się nie skupiasz na tym, aby podobać się Bogu, ani się nie skupiasz na tym, aby nie grzeszyć, aby się Bogu podobać. Nie patrzysz, jakie dobre uczynki dla Niego zrobić. I nie patrzysz, jak się wstrzymać przed grzechem, żeby Go zadowolić. Po prostu. Oto łaska. Niezasłużona przychylność. W ogóle jak chrześcijanin załapie łaskę w tym pierwszym aspekcie, to już jest w ogóle, w zasadzie diabeł od razu ma sparaliżowaną jedną część ciała. Już częścią nie może ruszyć. Zaraz wam powiem, jak sparaliżować mu drugą część. To musisz sobie wbić w głowę. Będzie ci trudno, kiedy upadniesz, a w ogóle przetrenuj się, to fajnie działa. Jak upadniesz i nie przeprosisz Boga. Takie zadanie domowe. Jak ktoś was upadnie, bardzo proszę nie przepraszać Boga. Po trzech razach zobaczysz, jak ci zacznie inaczej działać głowa. Zobaczysz, że nic się nie wydarzyło. Dalej mówisz w innych językach, dalej prorokujesz, dalej uzdrawiasz chorych. Okej? Bo pokuta, przyjaciele, to nie jest przepraszanie Boga. Pokuta to jest decyzja o tym, że się zrobiło źle, tak? To jest uświadomienie sobie, że się zrobiło źle i decyzja o tym, że się odwraca od tego robienia źle. To jest pokuta. To jest takie fajne słowo mówiące o zwrocie w drugą stronę. Robiłem coś źle, zastanowiłem się, o źle, jak robię, dobrze. Spokutował. A nie, że on ukląkł przy Ciebie, przepraszam Cię, Panie, za moje grzechy, zmiłuj się nade mną. A tak robi większość ludzi, no. Rozumiesz? I piszczą, i krzyczą, proszę Ciebie, i miałczą. Rozumiesz? I potem, proszę Ciebie, jak już się wykrzyczą, wymiałczą, to mówię, Bóg mi przebaczył. Bóg Ci przebaczył 2000 lat temu. 2000 lat temu. Jak Chrystus miał wbijane gwoździe, to Ci przebaczył Bóg. Jak Mu wyrywano batami ciało, to Ci przebaczał Bóg. Jak skonał na krzyżu, to Ci Bóg przebaczał. Wtedy. Raz na zawsze Chrystus za wszystkich umarł. Rozumiesz? Ja miałem różne pytania. O co by się stało, jakby chrześcijanin popełnił samobójstwo? Mówię, poszedłby do nieba. Jak? Ja mówię, no nie wiem, jedna jest droga. Jezus ma na imię. Przez Jezusa poszedłby do nieba. Ale samobójstwo popełnił. Ja mówię, i co z tego? A czym się różni, proszę Ciebie, samobójstwo od obżarstwa? Jeden żre i puchnie. Rozumiesz? Jest git. Drugi popełnił samobójstwo, jest nie git. Człowieku. Ten cały czas żar, cały życie nigdy nie spokutował. Ten nie miał kiedy. Jak ma samobójca spokutował? To tak jak ten na krzyżu nie zdążył się ochrzcić. Już by go baptyści nie przyjęli. A pierwszy do nieba poszedł. Rozumiesz? Wiecie co? Mnie strasznie gniewa religia. Mnie to gniewa. Mam gniew na to. Dlatego mówię wam te rzeczy. Łaska wyklucza funkcjonowanie grzechu. Dlatego jest napisane, grzech nad wami panował nie będzie. Takie modlitwy, Panie, pomóż mi wyjść z grzechu. Bóg nie wie, o co Ci chodzi. I zaraz powiem dlaczego. Panie, pomóż mi wyjść z tego błędu. On nie wie, o co Ci chodzi. Panie, pomóż mi nie grzeszyć. Posłuchaj dalej. Łaska jest ściśle związana z tym, że człowiek się jednoczy z Bogiem.
Jezus nie tylko umarł za człowieka. Jezus umarł za człowieka i otworzył mu możliwość zjednoczenia z Bogiem. Dzisiaj nie mówimy o tym, natomiast powiem wam o tym któregoś razu, jak wygląda geneza zbawienia cała. W zbawieniu jednym z elementów jest zjednoczenie z Bogiem. Zjednoczenie z Bogiem. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, jedni z was pamiętają datę, inni nie. Jakiś okres pamiętacie niektórzy. Ale wtedy, kiedy to się stało, ty stałeś się jedno z Bogiem. Dalej byłeś w tym miejscu, w którym byłeś. Siedziałeś w swoim łóżku, stałeś na ulicy, w jakimkolwiek byłeś miejscu. Ale w sposób dla ciebie niezrozumiały zjednoczyłeś się z Bogiem, stałeś się z Nim jednym duchem. Napisano, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jednym duchem. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś jednym duchem z Bogiem. Dlatego nie możesz utracić zbawienia. Choćbyś go się wyparł 42 razy na minutę. Ktoś mówi, jak się ktoś wyprze Jezusa, straci zbawienie. Ja mówię, proszę cię. Taki miał trudny czas po prostu. A czym się różni na przykład człowiek, który się wyparł Jezusa pod wpływem, proszę ciebie, trudnego czasu, od człowieka, który popełnił samobójstwo, kiedy miał trudny czas? Albo od człowieka, który zrobił inne złe rzeczy, mając taki, a nie inny stan psychiki. Niczym. Ludzie w ogóle myślą, że Bóg to jest taka postać, jak się go wyprzesz, to cię kopnie. Bogu zależy tyle na twoim wyparciu, po twoim odrodzeniu duchowym, rozumiesz, co świni na prysznicu. Wiesz dlaczego? Bo on się z tobą zjednoczył. On w ogóle nie rozumie w tych kategoriach. W duchu jesteś jedno z Bogiem. Nie w duszy. Dusza twoja, twoja psychika to jest temat, na którym, proszę ciebie, trzeba pracować, zmieniać go i tak dalej. Ale to nie to cię łączy z Bogiem, to nie psychika cię łączy z Bogiem. I dzięki Bogu, że nie psychika nas z Bogiem łączy. Psychika to jest tak ułomna rzecz. Dusza to jest tak chwiejna konstrukcja, że nie pytaj, kurczę. Rozumiesz? Ale nie duch. Duch to jest stabilna, potężna bryła. I kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to powstał do życia twój duch. Rozumiesz? Twój duch, w którym dzięki Bogu nie ma emocji. Który dzięki Bogu nie myśli, bo tam nie ma myśli. Rozumiesz? To taka bezmyślna istota, bezemocjonalna, tak? Która ma w sobie funkcję łączenia się z Bogiem. Taki hak ma. I to jest hak raz na zawsze. Jednoczy się, spaja się, tak jakbyś wymieszał sok i wodę. I koniec. No i proszę bardzo, ktoś ci poda szklankę wymieszaną, szklankę soku z, wody z sokiem i na przykład powie do ciebie, ty tylko soczek wypij, wodę zostaw. Przy całym twoim intelekcie i umiejętnościach rozumiecie, że to się nikomu nie udało. Weź to, zrób teraz. Rozdziel odrodzonego ducha od ducha Bożego. Zrób to. To jedna konstrukcja, jedna bryła. Rozumiesz? Zbawienia nie można stracić. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Koniec, kropka. I to jest potężne poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego ja się czuję bezpiecznie? Bo nigdy do piekła nie pójdę. Ja w najbardziej kryzysowych sytuacjach mojego życia stawałem przed diabłem twarzą w twarz i mówię, słuchaj, śmieciu, sprawa jest tego rodzaju, że ja nie czuję się najlepiej dzisiaj. Ale pamiętaj o jednym. Nigdy nie pójdę do piekła. Możesz, co chcesz, próbować mi zrobić, ale nie zapędzisz mnie do piekła. A więc kaman. Rozumiesz? Jak diabłu odbierzesz informację o tym, że możesz iść do piekła, bo on chce, żebyśmy tak myśleli, nie? To jest człowieku w ogóle, on od razu traci pęd. No tak, co mu zrobisz? No kurczę, przestał bać się piekła.
już wie, że cokolwiek by nie zrobił, nie pójdzie do piekła. Rozumiesz? Drugi aspekt łaski jest związany ze zjednoczeniem, o którym mówię. I to się nazywa Boża zdolność w Tobie. A więc łaska to przede wszystkim Boża niezasłużona przychylność dla Ciebie, a po drugie Boża zdolność w Tobie. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu Twojego duchowego odrodzenia nabyłeś wszystkich, podkreślam, wszystkich możliwych do funkcjonowania na ziemi atrybutów Boga. Jakie to są możliwe na ziemi do funkcjonowania atrybuty Boga? No wszystkie, które prezentował Jezus. I koniec. A więc na dzisiaj, tak jak tu wszyscy siedzimy, posiadamy wszystko to, co posiadał w sobie Jezus. Wszystko. Jego intelekt, jego system emocjonalny, jego zdolności manualne, jego talenty, obdarowania, zdrowie fizyczne, rozumiem, o co chodzi, pęd ku modlitwie, wszystko. Siedzi sobie przeciętny chrześcijanin i mówi, jakoś dzisiaj tak mi się nie chce modlić, wystarczy, że zrobi jedną rzecz. Tam, gdzie siedzi, w tym stanie apatii, zacznie wyznawać, modlę się jak Jezus, modlę się jak Jezus, modlę się jak Jezus, ja modlę się jak Jezus, ja modlę się jak Jezus, ja modlę się jak Jezus. Po 4 minutach wstanie i będzie się modlił jak kto? Jak Jezus. Amen. Proste? To jest jak łopatologia. Łaska to Boża zdolność w Tobie. Jak ktoś mówi, nie mogę tego zrobić. Ja mówię, idź i powiedz Jezusowi, że nie może tego zrobić. Ustań przed lustrem, bo ponoć jesteś na obraz i podobieństwo Boga. Spójrz w oczy Boga i powiedz tak. Jezu, nie możesz zmienić tej pracy. Za cienki jesteś. Stałeś zmartwych przez wiarę. Ale przez wiarę nie dostaniesz pracy o 1000 złotych wyższej, leszczu. Idź mu powiedz! Nie zrobisz tak? To jakim prawem mówisz, że nie możesz tej pracy zmienić, będąc własnym? Jakim prawem? Jesteś człowiekiem własnym. Posiadasz Bożą zdolność w Tobie. I tak jest z każdą dziedziną życia. Idź powiedz Jezusowi, że nie poradzi sobie z jakąś chorobą. Powiedz Mu, to jest nieważne, że w ranach Twoich i sińcach jest moje uzdrowienie. Gdybyś był na moim miejscu, to byś się dalej, to byś dalej chorował na to, na co ja choruję. Idź Mu to powiedz. Idź Mu to powiedz, że jak byłby mężem, to nie byłby mężem takim, jak należy. Idź Mu to powiedz. Idź Mu to powiedz, jak byłby żoną, to nie byłby żoną, jak należy. O Jezus, żoną. Nie. Wiadomo, może Jezus miał żonę. Miał czy nie miał? Wiadomo. Różnie bywa, nie? Przeszkadzałoby Wam, jakby Jezus miał żonę? Albo dzieci? Nie? Też nie. Co Ci za różnica, czy w ogóle żonaty, czy kawaler na krzyżu za Ciebie umarł? Cholera jasna, jak to wstał z martwych. No bez przesady. Zobaczcie, co religia robi w głowach, co? Ludzie do nas się kulą. Jezus miał te żony. No i co? Może miał. Ta Maria z Magdali tam pod krzyżem kwitła. Tyle czasu. Wiadomo? XIII apostoł. Po znajomości. Boli, jak cię kuje, to religia, naprawdę. Nie ma znaczenia, przyjaciele.
czy żonaty, czy kawaler umarł na krzyżu, wiecie? Naprawdę. Nie ma znaczenia. Wiecie, co ma znaczenie? Że był Synem Boga, ucieleśnionym, żywym Bogiem. Że umarł za nasze grzechy, że potępił grzech w ciele i że wstał z martwych w ciele. I nieważne, czy miał żonę, czy nie miał żony. Nieważne, czy miał dzieci, czy nie miał dzieci. Ważne, że pokonał śmierć. Wiesz, nie bez różnicy, czy by mnie przed kulą osłonił kawaler, czy facet, który ma żonę i troje dzieci. Byłaby ci różnica? Byś powiedział na przykład, ktoś do ciebie strzela, rozumiesz, byś zobaczył u gościa obrączkę na ręce i powiedział, ja nie chcę, żebyś mnie tutaj, ja chcę tylko, żeby mnie kawaler osłonił. Albo ewentualnie, proszę ciebie, może być Maria Zawsze Dziewica. Albo kawaler mnie może ochronić, albo dziewica tylko. Rozumiesz? To jest głupota ludzka. Maria to by się nogą przeżegnała, jak oni by zobaczyli, że ona w człowieku. To dziewica została do końca życia. To ludzkie prawa są, że dziewica jest lepsza niż nie dziewica. Rozumiesz? Bo to, że prababką Jezusa była prostytutka, która miała burdel w murach Jerycha, to już nikt nie mówi. Okej? Okay? I że jak tam się, akurat się w burdelu ukryli żołnierze izraelscy. I akurat się tam trafił jeden z książąt izraelskich i akurat mu się spodobała. A siedzieli tam kilka dni. W takich dziwnych okolicznościach zaczął się ród Mesjasza. Rozumiecie, dlaczego Bóg nie jest moralny? Same Pismo pokazuje. Nie tak się ogląda rzeczy duchowe. Jesteś człowiekiem łaski. Posiadasz niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie 24 godziny na dobę i nie możesz tego stracić. Posiadasz też Bożą zdolność w tobie na poziomie ducha, duszy i ciała. Jesteś jak Jezus. Nie jesteś mniejszy niż Jezus. Nie jesteś mały Jezusik. Jesteś taki jak Jezus. Rozumiesz? I masz Facebooka w dodatku. A on nie miał. Dlatego on powiedział, będziecie robić większe rzeczy niż ja. To o Facebooka chodziło. Bo tak się dociera na krańce ziemi. Rozumiesz? Jedny klik dzisiaj. A on musiał sandały schodzić. Zrozum jego słowa i przykuwaj na praktykę. Ja ci pokazuję praktyczne rzeczy. On powiedział, będziecie robili takie rzeczy jak ja i większe niż ja. To są jego słowa. Jesteście jak on. Macie to, co on. I w ogóle będziemy z tego rozliczeni przed Bogiem, kiedy będą premie rozdawane. Rozumiecie? Z tego właśnie. Z tego. Tam nie będzie dyskusji, kiedy będą premie, a premie będą całe kosze stałe takie. Będziesz stawał, Trybunał Chrystusowy, będziesz szedł, tutaj pełno nagród, rozumiesz, najarany i będziesz miał pytania zadane, tak? Ile tam Chrystusa wykorzystałeś w swoim życiu? I tyle, ile wykorzystałeś Chrystusa, tyle gratów weźmiesz i pójdziesz. Rozumiesz? Tak to wygląda. Łaska to niezasłużona Boża przychylność. To przeciwna prawu, które mówi, musisz coś, abyś zyskał coś. I Boża zdolność w tobie, czyli umiejętność samego Boga, pełna umiejętność. Nie to, że on trochę zachował i powiedział, nie, tam masz mniej niż mój Syn Jezus. Rozumiesz? Jedyną rzeczą, której nie będziesz musiał robić, rozumiesz, to takie jak on, to wstawać z martwych. Bo jak już umrzesz, to nie będziesz chciał wrócić. Bo kto by chciał na ten grajdu tu wracać?
rozumiem w ogóle. Jak Smith Wigglesworth drugi raz skrzesił swoją żonę, to powiedział do niego Smith, ostatni raz to zrobił. Nigdy nie, mówi. Rozumiesz? Tak jakbyś miał wrócić, kurczę, z lasy. Tak? Nikt nie chce wracać tam. Dlatego Jezus, dlatego Paweł powiedział, mam dylemat. Śmierć mnie pociąga i życie, ale kurczę, z uwagi na was zostanę. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to jest. W ogóle my mamy potęgę. Kładę dziś fundament przed wami. Fundamentalne rzeczy. Budujmy na tym. Nie oglądaj się inaczej niż jako człowieka, który jest absolutnie oczyszczony, rozgrzeszony, rozumiesz, i zjednoczony z Bogiem. Tak na siebie patrzę od dziś. Nieważne co w psychice, w ogóle psychikę, to nieważne, psychice to Kongo może być. Ty możesz w emocjach swoich mieć Kongo, to jest nieważne. Ja ci w ogóle dziś nie o emocjach opowiadam, to nie jest ten czas. To się bierze na bok i się mówi, ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, co ja mam. Ja wiem, jaki stosunek ma do mnie Bóg. Ja wiem, jaki stosunek mam do Boga. Ja wiem, że nic nie muszę. Ja wiem, że nie muszę na nic zasłużyć. Ja wiem, że nie jestem człowiekiem chodzącym pod prawem. Ja wiem, że ja mogę odpoczywać w Nim. Ja wiem, że mam Jego zdolność we mnie. Jeszcze nie umiem jej używać do końca. Tak, ale mam ją. Ojcze, ja chcę, aby te słowa były umocowane głęboko w sercach ludzi. Ja teraz ustanawiam w imieniu Jezusa, że one, przetworzone, Ojcze, przez umysły wchodzą do ducha ludzi i tam zamieniają się w objawienie, przenikają z powrotem całe ich umysły i emocje. Duchu Święty, my autorytetem Kościoła zabezpieczamy przez Twoją krew te słowa i ogłaszamy, że ludzie wydadzą 100-krotny plon.